Kręcimy właśnie spoty, których bohaterami są psy i ludzie w różnych sytuacjach. I chodzi o to, żeby pokazać, czy pies może być dopasowany do właściciela i odwrotnie. Ze mną jest Buster. Tak, to ja. Który będzie grał właśnie w szachy z naszym tutaj aktorem. Jest taki teatralny przesąd, że nie należy grać ze zwierzętami, dziećmi i minerałami. I do tej pory mi się udawało, czasem w filmie pojawiał się pies, ale to akurat nie ja musiałem z nim grać. Tutaj sytuacja jest taka, że jedynym moim partnerem będzie pies. On jest troszeczkę nieprawdziwy, jest animowany i w związku z tym liczę na to, że nie będzie lepszy ode mnie. Kręcimy klip kampanii społecznej dla Zwierzęcej Polany. Temat potraktowany luźno. Kudłaty pies, który jest animowany przez Konrada, wchodzi w interakcję z rozpoznawalnymi osobami. Każdy z nas ma jakby inną historię do opowiedzenia, ale równie śmieszną, ciekawą, dowcipną i zaskakującą. Więc zapraszam do oglądania. Spotykamy się przed pubem Aioli w Warszawie na Placu Konstytucji. W tym pubie za chwilę zaczniemy kręcić trzeci spot telewizyjny z panem Piotrem Stramowskim pod tytułem Mecz. Bohaterem tego spotu jest nasz pies Nemo. Wszystkie spoty zostały wymyślone, wykreowane przez agencję San Marcos, a ich produkcją zajęła się firma Chimney. W początku pracy nad tą całą kampanią byliśmy zgodni, my, agencja i Fundacja Zwierzęca Polana, jak to powinno wyglądać. Nie chcieliśmy kolejnej akcji ze smutnymi psami, wzruszającymi obrazkami, które łapią za serce. Chcieliśmy zrobić coś weselszego, bardziej humorystycznego, co będzie mówiło prawdę o zagadnieniu, o tej dopasowanej adopcji, na czym ona polega, ale nie będzie smutne, wzruszające czy jakieś nostalgiczne. Zachęcam wszystkich do tego, żeby poświęcili trochę czasu i zanim zdecydują się zaadoptować zwierzaka, spędzili z nim trochę czasu i zobaczyli, czy naprawdę im to odpowiada, czy naprawdę tego potrzebują, czy jest to zwierzę, którego szukają. Bo pamiętajmy, że to nie jest zabawka i
wiążemy się z takim zwierzakiem na całe jego życie. Prowadząc agencję przez 16 lat, zawsze tak myślę, najbardziej wzruszają mnie te produkcje, przy których ludzie biorą udział, mając na myśli jakieś dobro wyższe, bo tak się zastanawiam, reklama też powinna mieć jakąś misję. I to jest jedna z tych produkcji, która wzrusza mnie szczególnie, ponieważ pomagamy tym braciom mniejszym, którzy sami za siebie nie mogą mówić.